Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Paradise Lost. Czuję, że chciałem powiedzieć, że rymuje, ale nie rymuje. Zbliżamy się do końca powoli, albo i nie powoli. Zaraz się okaże, że ich znajdę, całą obsadę bunkra nieżywą, albo coś ten deseń. Podejrzenia jakieś mam. Ale kurde, w sumie co te drzewa po ziemią robią? Przecież oni tego nie wyhodowali. Dziwne to, muszę przyznać. Can we talk about what just happened? I don't think I want to. Let's just focus on our goal. The control room should be close. Sure. Widzę, że Szymon focha rzucił. Where did they all go? They must have left just before you got here. I don't think you're telling the truth. Boże, przez ten szum prawie nie słychać, co oni mówią. So you grew up here, underground. Do you remember the world outside? Sure I do. Before the bombs hit, I had a normal life on the surface. Before the bombs hit? Wasn't that like 20 years ago? That doesn't make any sense. No właśnie. To chyba jakieś te groby. To nie jest ta jakaś pleśnikowa czy coś, że miała ten czerwony naszyjnik i tamten jej zazdrościł? Czy to pierścionek był? A tu co mamy? Okej. Czy to jest jakieś, nie wiem, cmentarzysko czy co? Tutaj nic nie ma. O, tu jacyś szczęśliwi. A czemu ty sam wstałeś? Kurde. Tu jakiś znak. Nie wiem. Czy ja to miałem oglądać, czy ja miałem tego nie oglądać? Ale w sumie z tego co widzę, że jak już spadnę, to już nie wrócę. Okej. Nie wiem, po co ja to oglądam, ale może coś znajdę ciekawego. No. Antek? Was he really so young when it happened? Then what happened? Eva? No to chyba Antek, nie? Czy nie? No cóż, chyba dosyć wcześnie się przenieśli do tego komputera. Evo. Czyli jak rozumiem, z tych wszystkich grobów tamten miałem na pewno zmacać. Okej. Normalnie czuję się, jakbym chodził po powierzchni Ziemi. A nie wewnątrz. Co kolejny super skok zrobisz? Szymon, ty to jesteś normalnie. Chyba trochę się coś dograło. Is this the right path?
I don't know. Ulala. It can't be much further. I tu mamy ten. Please, you need to help me. Kontrolę. Kurde, co tu się dzieje? Jakaś magia? Czy ona nie włączyła jakiejś tej autodestrukcji? Ciekawe. Dobra. Tak wygląda, jakby chciała to miejsce wysadzić. A kolega nadal idzie spacerkiem, mając to głęboko. W czterech literach. Tak, teraz będzie tym alarmem napieprzać po uszach. Super. No ile można. Wchodź, młody, wchodź. Nie ma to tamto. Kurde, myślałem, że gra się zwiesiła. Ciekaw jestem, jak oni ją przenieśli do tego komputera. Jaka hamowa. Focha walnęła i będzie nam teraz zamykać. A tego nie zamknęłaś? Tak to jest z tymi komputerami. Jak się dźwięk zmienił? Pewnie na chwilę. No w sumie to dobrze, bo już mi uszy pękały. Dobra, mamy windę chyba. Tu nic ciekawego. To skacz, młody, na daszek. O Boże, zadziałasz w skrypcie. I co, przez was wejdziesz?
No i cool. A, myślałem, że jesteśmy. No to oczywiście pojechać nie możemy. Gdzie żeśmy doszli zatem? Znowu. Tam na dole jakaś serwerownia by była. Spoko. Ewa walnęła focha. Się nie odzywa. A, no i co? Nie ma podpowiedzi, co tu jest napisane? Super. Okej. W lewo, w prawo, dobra. To musimy kolejną tubę znaleźć. Pewnie w szufladzie będzie. Nie będzie. No dobra, to chyba nie potrzebujemy żadnej tuby. Klikaj, ojciec. Znaczy Szymon. A, bo ty masz ten klucz jakiś. Dobra. Szybko się ładuje, bardzo dobrze. Przywracanie ostatniego raportu o awarii. Ewa. Aktywność 86. Włączanie trybu obserwacji powiodło się. I co? Skanowanie posterunku poszukiwaniu osiedleńca. Wioska. Mamy ich kurwa. To fajnie co zrobił. Zabezpieczanko.
co z Dominiką teraz pogadamy. Ach, ty Dominika Wasilewicz. Wasiewicz, kurde. So, this is it for me, huh? Do what you want. I refuse to be part of your twisted little fantasy any longer. Ale wybór. Zamknąć, czy od razu uśmiercić? Jak się zamknie i ona przez 20 lat, czy tam ileś, nie wiem, kiedy to się dzieje, zostanie, zamknięta, to też zginie, tylko w męczarniach. Dobra, dajmy, że izolację. Wszystko? Co ja mam teraz zrobić? Coś mi się otworzyło, czy coś? Powiedzmy, że się wycofam. Może się winda odblokowała na przykład. Mamy windę. To czytałem. Znaczy próbowałem przeczytać, ale niestety się nie dało. Już przeszło, Ewie. I co mam wybrać? Wybrałem chyba do góry, a jadę do dołu. No spoko. Mogę coś jeszcze wybrać? Nie mogę. Hello? Okej. Zobaczmy, co tu nam dają ciekawego. Nie ma jakiejś kartki czegoś do odczytania? Nie ma. Możemy tylko pociągnąć za tę przepiękną dźwignię. I chyba nic. Czy zakładam, że miałoby mi się coś tam wyświetlić na tym monitorze, ale widocznie nie. Ulala. No dobra, idziemy. Coraz bardziej kosmicznie się robi. Boże, na lewo, na prawo i wprost. Ale tylko po prawej jest otwarte. Więc pójdziemy tutaj.
Tak, jest otwarte, czy mi się... Boże, myślałem, że to są drzwi otwarte. Dobra. Ciągnij za dźwignię, ojciec, znaczy synu. Synu Szymonie. Będzie analiza cysków, to jest ważna sprawa. No proszę bardzo. Cycuszki. Co oni takie jak cyborga robili, czy co? Zobaczmy, co mamy w szufladzie. Tajny dokument, na pewno jakiś. Szanowny panie profesorze, muszę zgłosić pewien problem wynikający z szybkiego zużycia biokomponentów. Okres ich przydatności wynosi mniej więcej 4 miesiące, znacznie krócej niż zakładano. Po tym czasie są zupełnie bezużyteczne i zgodnie z protokołem powinny zostać poddane... Czemu? Sonderbehandlungowi? Na tym właśnie polega problem. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne musimy pozbywać się ciał. Jednak po pierwsze na cmentarzu jest mało miejsca i po drugie częste pochówki mogłyby negatywnie wpłynąć na morale osiedleńców. Gdy kolonia zacznie już normalnie funkcjonować. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek sugestie dotyczące rozwiązania tego problemu. Główny lekarz. Nie wiem, co oni tutaj super człowieka tworzyli, jakiegoś cyborga. Czy co? Ale się dowiemy, przypuszczam. Kuźwa, ile szuflad. Koleś. A czaszek to ja pierdził. Jej. Rozumiem, że te małe czaszki to dzieci. Super. A. No to miarka jakaś, ale do czego? Znaczy wiem, czaszkę się mierzy, ale... Niby po co tu leży? Tu na górę, a tu? Dzień dobry. Karteczka kolejna. Lucian Kolenda, dziennik naukowy. Muszę mieć jeszcze jedno dziecko. Mam taką hipotezę, że jeśli dwóch hostów będzie miał takie samo DNA, łatwiej im będzie się komunikować. Będą z braku trafniejszego słowa lepiej zsynchronizowani ze sobą niż dwa niezwiązane ze sobą biokomponenty. Zwiększona prędkość, z jaką podobne podmioty wymieniały impulsy elektryczne w przyszłości, potwierdza te wnioski. To mi wystarcza do tego, aby spróbować podłączyć drugiego hosta, który będzie powiązany z tym, który jest już podłączony. Niestety to nie mogę być ja, po pierwsze dlatego, że jestem za stary, po drugie dlatego, że wówczas nie pozostałby nikt po przeciwnej stronie, by nadzorować eksperyment. Jedyną opcją jest stworzenie własnego dziecka. Niestety szanse na to są niskie, zważywszy na fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat nie było żadnej pomyślnej ciąży. Ale może coś dałoby się zrobić z pomocą medycyny zmieniającej genom, z którą eksperymentowali naziści. Grubo. Siema, szkielet. Dobra. Idziemy na górę. Cóż tu znajdziemy? Po co się lukę przez tą balustradę? Coś zobaczysz? Ciekawego? Nie wiem, co zobaczyłeś. Idziemy dalej. I co, jak zagra taka muzyczka, to znaczy, że coś znalazłem ciekawego? Something we can do.
I just need more time. Lucian, we have to accept things the way they are. This place you're in, it isn't healthy. You have to move on. Why would you even want to bring a child into this world? Because we need to. Does that mean he made me? No cóż. Tak się zastanawiam, czy nie musimy być tym drugim hostem i się połączyć z siostrą. Ciekawe. Będzie lipa. Myślałem, że to jakiś może kluczyk będzie. Dobra, idźmy do następnego pokoju zatem. Czy tam pomieszczenia? Dzień dobry. Coś tu sobie hodowali. O, kolejna wiadomość. So this is where you spend all of your time. Dominika? I came to talk. Not right now. I know we haven't seen eye to eye for a very long time. But I wanted to put our differences aside and come here to extend my condolences. Thank you. But I have to get back to work. That's the other thing I wanted to talk to you about. People at the processing plant are worried. No one's seen you since the funeral. I've been busy. As I said, I need to get back to work. I understand that's how you operate, but this obsession, it's not healthy. Wait. The plant isn't overloading the system, is it? No. Everything's working fine. People are calling it a miracle. Good. Good. I can't imagine what it's like to lose a child. Dominika, I don't have time for it. Time for what? Grieving the death of your daughter? You don't understand. I can still do something. She's gone, Lucian. You can't bring her back. There's not going to be a second miracle. Just you wait and see. Ale córka żyje w komputerze. No, nie dziwne. Przeniósł ją w ten komputer. Co tu mamy ciekawego? Dziennik naukowy. W swoich wnioskach dr Rudolf Schroeder zauważył, że hipokamp biokomponentów najbardziej narażony był na stres podczas intensywnej eksploatacji systemu. Jego uwadze umknął jednak fakt, że już istnieje wiele nieinwazyjnych sposobów na ograniczenie tego stresu. Środki ostrożności, takie jak ograniczenie liczby operacji, które biokomponent może jednocześnie przetwarzać, bądź zastosowanie systemu zmianowego dla większości codziennych operacji mogą w dużym stopniu ograniczyć stres, jakiemu poddany jest biokomponent. Udało nam się już 10-krotnie przekroczyć żywotność najbardziej trwałych biokomponentów. Jest to tym bardziej imponujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż działamy tylko na jednym hoście. Niestety wątpliwie pamięć biokomponentu ulega znacznemu pogorszeniu. Co więcej, coraz częściej zdarzają się urojenia. Wyłącznie z tego względu decyduje się na zabieg fizyczny. Muszę przyznać, że plan wstrzyknięcia biokomponentowi zmodyfikowanej wersji mieszanki leków, którą naziści opracowali w celu stworzenia super żołnierzy, jest dość niepokojący, ponieważ do tej pory nie przeprowadzono jeszcze takich eksperymentów. Sytuacja jest jednak pilna. Spoko. Coś czuję, że znajdę niedługo ten biokomponent. I to będzie Ewa. Niewątpliwie
wątpić, gdzie leki stosowane przez nazistów mają korzystny wpływ na hosta, gdy, co jest ogromnie ważne, są używane prawidłowo. Jednak nawet najmniejsze zmiany w ich recepturze mogą mieć fatalne skutki. Uważam, że szczególnie przydatne są skutki uboczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację osiedleńców. Być może kiedyś będziemy musieli się bronić. Jednakowoż postać gazowa nie jest łatwa do kontrolowania. Dlatego uznałem za stosowne opracowanie szczepionki, którą zaplikuję wierzącym. Nie ma powodu ryzykować zdrowiem tych, którzy postanowili mi zaufać. Muszę się tylko upewnić, że przyjmą szczepionkę, ale to nie powinno być trudne. Zrobią wszystko, jeśli będą sądzić, że wzmocni to ich wiarę w bogów. Wino rytualne z medyczną wkładką powinno zadziałać. Koleś, to może ty ich ochroniłeś, nie zabiłeś? Spoko. Coś tu jeszcze mamy ciekawego? Widzę, że nie widzę. Nie ma nic do wzmacniania. Zobaczmy zatem ostatni pokój w tym odcinku. I zobaczymy, co zobaczymy. Aha. Coś ta wajcha nie mrawa. To co? To wygląda jak ten serwerownia. Halo. Czegoś nie zrobiłem, czy co? Tam są schody na dół. Aha. Może ja muszę jakoś tam zejść? No patrz. Taka zagadka. Dobrze spojrzałem. Aha. A, dobra. Otworzyło się, o Jezu. Już myślałem, że kolejne drzwi zamknięte. Gdzie ty, koleś, wchodzisz? W czarną dziurę? Zobaczmy ten kawałek jeszcze. Akceptacja. Kurde. 0,5. Spoko. No nic. To zakończmy w tym jakże obiecującym momencie. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka i jak zawsze gorąco zapraszam na kolejne niebawem. Hej.